Nie życzymy sobie tworzenia z Polski i Ukrainy jakiegoś sztucznego państwa żydowskiego typu niebiańska Jerozolima. Porę tacy ludzie się nie opamiętają. I oni znowu rozpętują wojnę, trzecią wojnę światową. Wmawiają nam, że ona trwa. Owszem, to jest wojna podjazdowa, ale pełnoskalowej jeszcze nie ma. I to jest ostatni czas, żeby rozpocząć rozmowy pokojowe, zanim jakiś idiota nie naciśnie przycisku z bronią nuklearną. Jestem tutaj przed namiotem, który postawił pan Sławomir, działacz oddolny, patriotyczny, narodowy, który był przed ambasadą Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego. Manifestuje postawę propolską, suwerennościową, patriotyczną i wyciąga te wszystkie zbrodnie, kłamstwo, zakłamanie, obłudę, fałsz, który towarzyszy polityce amerykańskiej czy amerykańskiej w Polsce de facto, bo Amerykanie, jak wiecie, od przewrotu, który miał miejsce za pieniądze, za wpływami CIA, zamaskowanymi tymi hasłami Solidarności, Polkami, wszystkimi ich towarzyszami, którzy się dogadali przy okrągłym stole, przy wódeczce, z syjonistami, z ludźmi, którzy pozmieniali nazwiska na polskie, ale którzy absolutnie nie mają nic wspólnego z polskim interesem. Od tamtych czasów toniemy w obłudzie, a w tej chwili zaczyna to być bardzo niebezpieczne, bo jako naród w niewoli, jako państwo podległe, zależne, jesteśmy bardzo przedmiotowo wykorzystywani, co może doprowadzić niestety do wielkiej tragedii, więc bardzo tutaj wspieram pana, który działa, też zachęcam, żebyście wspierali, a teraz zobaczcie wywiad, co więcej ma do powiedzenia i też tutaj wywiad będzie przeprowadzał Jarosław, którego kanał bardzo polecam, robi świetne sądy uliczne, które no nie każdy ośmieliłby się robić. Największym zagrożeniem dla nas jest polityka tych, którzy stoją za rządem Stanów Zjednoczonych ze względu na ich tradycje bandyckie i Izrael, który odwraca uwagę od swoich zbrodni na dzieciach palestyńskich i kobietach, pokazując, co tam Putin robi. Przepraszam bardzo. My żądamy, żeby zaprzestali antypolskiej polityki. Żądamy, nie tak, że ja go proszę łaskawie, bo on tutaj przyjechał w imieniu Sanhedrynu czy rządu światowego i rozdaje karty. Nie, wasz czas się już skończył, panowie. My się, że tak powiem, identyfikujemy z wolnym światem, który obecnie się zorganizował w formę BRICS-u. I tutaj kolega przyszedł w tej koszulce. Pokaż koszulkę, bo to jest nasza przyszłość, że wolne państwa narodowe mają przyszłość i będą przyszłością i zmienią ten jednowektorowy podział świata. Nas już nie interesuje ta waluta, dlatego jest u nas przekreślona. To jest po prostu... Bo to nie są pieniądze. Dawaj dięgi. To nie są pieniądze. To jest przeważnie zapis obecnie komputerowy i wartość tego... Nie wiem, no tego znaku, to jest no, wartość papieru i druku. Co to za Jarosławie, że... antyamerykańska prowokacja? Nie antyamerykańska, antysyjonistyczna bardziej, przeciwko tej mafii międzynarodowej bankierskiej, bo nie wciągajmy całego narodu, czy państwa amerykańskiego do awantury, która także niszczy Amerykanów, zwykłych Amerykanów, bo ja nic nie mam do chłopaków z Arizony czy z Teksasu. To są równi ludzie, kowboje, którzy chcą... No dobra, natomiast dlaczego nie na Krzywickiego? Nie, akurat tutaj, przed tą ambasadą, ponieważ wiem, że to pana ambasadora Marka Brzezińskiego przychodzą nasi politycy po dyrektywy. I później jakoś dziwnie słyszymy takie dziwne słowa, czy od pana Dudy, czy od pana Tuska, czy od pana Hołowni, czy innych, że mamy iść na wojnę z Rosją, mamy dostarczać broń za nasze pieniądze, wszystko utrzymywać Ukrainę i tworzyć wspólne państwo. Dlatego stanęliśmy tutaj, a nie pod Urzędem Rady Ministrów czy pod Sejmem. Bo tutaj zapadają decyzje, a właściwie są przekazywane prawdopodobnie z tego rządu, który jest ukryty, tak zwany Deep State. Pan Mark Brzeziński jest kontynuatorem i to bym powiedział gorliwym kontynuatorem swojego tatusia. Tatuś Zbigniew Brzeziński, Zbigi, tak zwany pseudonim. On nawet, można powiedzieć, w pewnym sensie nie doradzał prezydentem, ale zastępował prezydentów, między innymi Cartera i innych.
bardzo długa kariera polityczna, ale uważamy, że oprócz swojej funkcji jakoby doradczej oficjalnej należy do rządu światowego. To znaczy tak nazywamy ten rząd, który uzurpuje sobie prawo do rządzenia światem nie wiadomo w czyim imieniu. To znaczy w imieniu bankierów, banksterów, jak ich nazwać, mafii ogólnie. Można powiedzieć mafii, która żyje z wojen, żyje z krwi. Od zarania dziejów Stany Zjednoczone, rządy Stanów Zjednoczonych prowadziły wojny i prowadzą nadal. Nie było roku, żeby Stany Zjednoczone nie prowadziły jakiejś wojny. Cichej, głośnej, bo wiemy, że wspieranie terrorystów, robienie przewrotów to też wojna. Ale też wojny psychologiczne prowadzące do tego, że wywracali demokratycznie często wybrane władze. Jeśli chodzi o naszą pikietę, no wybraliśmy tę formę, bo nie mamy dostępu do polityków, zresztą do których polityków? Którzy politycy odważnie staną w obronie naszej własności i pokoju? Każdy ma jakiś interes albo się boi poruszać ten temat. Poza tym teraz nie ma żadnej kampanii wyborczej, no to oni nie będą mówić po ludzku. Ludzkim głosem mówią tylko tak jak zwierzęta w czasie Bożego Narodzenia. Ale Amerykanie mają kampanię wyborczą. A no właśnie, masz rację. I w związku z tym słyszymy, że mamy wybór między dobrym policjantem a złym. Złym oczywiście jest pan Biden, który powinien bardziej dbać o swoje zdrowie, bo już... Tyle razy się zawiesił. Ale on to już to przytuchu został oddany teraz. A, rozumiem. Kamale, no. No tak, pani Kamala. Tak. To są ci źli policjanci, ale teraz dobry policjant, no to oczywiście pan nasz no, kochany, na którego był no, uosobieniec nut, ten, który między innymi podpisał 447, Bill Clinton, pan, który ma... jakby u naszych jakby narodowców dobre notowania, bo się wypowiedział za pokojem i porozumieniem z Rosją. Ale ja już chcę o tym przypomnieć, że ten pan podpisywał przeciwko nam jedną z najbardziej rasistowskich i antypolskich ustaw 447. Stąd ten transparent. Chodźcie, bo to warto, że przekrojowo patrzymy na... Aha, jesteś bardzo. Kustoszem tego przybytku tutaj. W pewnym sensie tak, ponieważ zobaczcie, ten transparent ma 20 lat i on cały czas jest aktualny. O kurde. Ja nie muszę się dopasowywać do ich polityki. A wtedy, jaka wtedy okazja była, że... Nie, bo już 20 lat... W Palestynie wiadomo, że się non-stop tak, coś kotuje, ale dlaczego już Polska? 20 lat temu pan Kissinger i Brzeziński mówili wyraźnie, formuła państwa Izrael się wyczerpała, trzeba znaleźć państwo zastępcze, miejsce zastępcze. I znaleźli, szukali na Węgrzech, ale najlepszym, optymalnym dla rozwoju człowieka i państwa, narodu, okazała się Ukraina. Dniepropetrowsk stał się centrum judaistycznym. Jesteśmy judaizmu... niedocenieni. Nie, ale my jesteśmy włączeni. A, nie, przepraszam, Polska też jest bogata. Tutaj może potwierdzić kolega Miłosz, który działa na rzecz obrony polskich zasobów naturalnych, że do Bangladeszu by się nie przeprowadzili. Na Saharę by się nie przeprowadzili. Przeprowadzają się na Madagaskar. No, szkoda tych zwierząt, ale... Tam też nie. Mieli tu, w Europie. Mieli. Kombinowali. Nie, ale tutaj nawet Stalin zorganizował piękną republikę, ale tam nie było na kim pasożytować. Znaleźli najpiękniejsze miejsce na świecie. Kto był na Ukrainie i zna przyrodę, klimat, zasoby, to może potwierdzić tylko. No i co się dzieje? Prowokują Putina do interwencji zbrojnej, żeby oni mieli pretekst do akcji, do takiej eskalacji wojennej. I zobaczcie, około 20 milionów Ukraińców opuściło swoje dotychczasowe zamieszkanie. 7 milionów, wiemy, uciekło do Rosji przed represjami tymi banderowskimi, przed zbrodniami banderowskimi. Przykład tych 40 Rosjan zamordowanych w Odessie. Ten przykład zbrodni nigdy nie został ukarany. I na naszych oczach to się dzieje. Bomby spadają, powiedzmy, na terenie tym przygranicznym, Donieck, ale przed Dnieprem. No, ani jedna bomba, ani jedna rakieta nie spadła właśnie w Dniepropetrowskim. Dnipro, jak oni mówią. Dlaczego? Teraz spadają w oblasti kurskiej. To jest ciekawostka. Komu zależy na tym, żeby wciągnąć jeszcze Rosjan, wnerwić, przyspieszyć sprawę? Podejrzewamy, że to jest właśnie ten interes, żeby... Ja myślę, że tak, że się skończy wojna i negocjacje się zakończą wtedy, kiedy Władimir Putin z wojskiem dojdzie właśnie do Dniepru. I Dnipro będzie zagrożone.
i to będzie to miejsce, na którym zapadną, rozpoczną się rozmowy pokojowe. Chcą osiągnąć cel. Ale miałeś, dawaj na sobie teraz. Po kolei, no słuchajcie, lichwiarze z Unii Europejskiej. To oni też, Amerykanie. Tak, bo nam się wmawia, że Unia Europejska jest to twór europejski, niemiecki. A kto rządzi Niemcami? Przepraszam, od 1945 roku strefa okupacyjna amerykańska, to co to była za strefa? Jacy Amerykanie? Indianie tam byli okupantami? Nie. Panowie z Wall Street. Przecież ci sami. Niemcy są pod butem tym i ten plan Marszala i to wszystko razem. Unia Europejska też jest tworem pseudoamerykańskim, czyli tych lichwiarzy. I oni wykupili, a właściwie za bezcen przejęli ziemię, czarnoziemy. I to są agroholdingi zarejestrowane właśnie w krajach europejskich, chociaż nie tylko. I o co mają się bić ci biedni Ukraińcy? Naprawdę nam jest żal tych chłopaków. Jak ktoś sobie wyobrazi, jak siedzi w okopie i w każdej chwili go może odstrzelić jakiś dron, a jak on się nie będzie chciał wycofać, to go odstrzelą banderowcy. Słuchajcie, to jest pułapka. Natomiast zobaczcie, tam jest wojna, a w Kijowie po dyskotekach, po burdelach się wszyscy bawią. Całkiem fajnie, także w Dnipropietrowsku widziałem, jak ludzie z Chabad Lubawicz tańczyli, cieszyli się z wojny, dosłownie. To jaka to jest wojna? Tam wykrwawiają się Słowianie często, bo jest dużo rusińskiej krwi słowiańskiej i tak się leje. A tutaj panowie typu pan Brzeziński i inni palą sobie cygara i popijają whisky gdzieś tam w zacisznym gabinecie. Był tu u ciebie? Czekam na niego, czekam aż mnie zaprosi na Lunch. Mówiłeś, że on wydaje tutaj dyrektywy. Czy dostałeś? Tak, ale nie, ja jestem za niski rango, bo jako goj według niego nie mam prawa dostąpić tego chyba zaszczytu, bo tu według klucza rasowego zaprasza jednak, bo to widać. Na Idzikowskiego, gdzie ma rezydencję, przypomnę, jest to rezydencja ambasadorów na wysokości willi Jaruzelskiego mniej więcej. A poniżej, jakieś 200 metrów poniżej, w stronę ulicy Sobieskiego, jest ambasada Palestyny, słuchajcie. I nie pofatygował się tam, żeby przeprosić za te zbrodnie, bo to jest robota między innymi ich w Strefie Gazy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ łączymy te jakoby dwie wojny. To jest jedna wojna, bo ci sami ją wywołali, i ci sami ją kontynuują i najkrwawsza wojna w historii, bo powodująca śmierć setek tysięcy ludzi, ale tysiące, zwłaszcza dzieci, cywili, kobiet, jest po prostu nie do usprawiedliwienia niczym, bo te prowokacje tak zwanego tego Hamasu, tego izraelskiego Hamasu oczywiście, bo wiemy, że pieniądze szły dla nich, żeby stworzyć terrorystów, żeby mieć pretekst, no jest po prostu obrzydliwy. Dobra, Sławko, pozwól, że ci przerwę. Proszę bardzo. Sam proces cię zapytam. Skąd ten pomysł? Czego ty oczekujesz po tym procesie? Kiedy zamierzasz go skończyć? Już. Jaki myślisz, że może być efekt? Efekt jest przede wszystkim medialno... Jak długo tu będzie? Będziemy się starać wytrwać do 9 września. No, do skutku, no nie chciałbym... Likwidacja tej ambasady. No nie podpuszczę aż tak, bo kontakty dyplomatyczne są potrzebne, choćby przy wymianie jeńców, ale... No takie Rosjanie mają. No mają. Ambasady. No właśnie, dla porównania, ta ambasada ma kilkuset pracowników, a ambasada Federacji Rosyjskiej ma bodajże 4 czy 5, bo takie są restrykcje i takie są... Przerost nie, ale oni mają pełne ręce roboty. Ja tutaj obserwuję przez kilka dni, kto tutaj wjeżdża, wychodzi, to są ludzie, widać, z tego powodu posłużą. ABW u nas powinno mieć ręce pełne roboty, skoro tylu... No nie, niektórzy są wręcz podwykonawcy. W suwerennym państwie. Tak, tak. No tak, ale jak możemy mówić o suwerenności państwa, kiedy na czołowych stanowiskach w państwie polskim są banderowcy, są ci tak zwani Ukraińcy, którzy nagle stali się obywatelami Polski. Przykład pana ministra sprawiedliwości, że tak powiem. Pana Siemoniaka. No słuchajcie, no odlot. Siemoniak właśnie mnie tutaj pilnuje poprzez policjantów. Mam dwóch policjantów na stałe, bo tak zgłosiłem, że do kilkudziesięciu osób zgromadzenie może być. No to mam na stałe. I tak po kolei. Ci, którzy mają te korzenie ukraińsko-żydowskie, no tutaj decydują, ale
pan Brzeziński daje im polecenia. Wydaje im polecenia. Co tam daleko szukać? Takie proste sprawy techniczne. Rejestruje legalne zgromadzenie zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. To tutaj. Mówię, tutaj. I no, czekam prawie 2 tygodnie, bo... Na rozmowę proces, z między innymi. Tak. Ale tu. Spotykam się z policjantami, umawiam, ale wyskakuje pan z ochrony, czy nie wiem, czy CIA, Mossadu i leci do polskich policjantów z mordą. Ich ustawia na baczność. Ja już to widziałem przy ambasadzie. No nie wiem, że może dlaczego mi pozwolili się rozstawić, czy jak, niedoinformowany jakiś. Ja to wszystko zgłaszałem legalnie, na czas, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem nawet. Ale to są takie relacje i to widać. Kto tutaj jest sługą czyim, prawda? Uważam, że pan Brzeziński, Mark Brzeziński jest personą non grata, ponieważ nakłanianie nas do wojny jest podjudzaniem do wojny, jest podżeganiem do wojny, a w kodeksie prawa naszego istnieje zapis mówiący że jest to przestępstwo. Chyba od 3 lat więzienia w górę. To możecie sprawdzić. Ale myślisz, że on wie, że ty tu jesteś? Nie, nie, no słuchajcie, tutaj cały czas kamery są naszą. Donoszą mu na bieżąco. Nie, nie, aż tak to nie mam. Nie, ale na pewno służby muszą mu codziennie donosić o sytuacji, jaka jest tutaj. Jest potężna ochrona, plus jeszcze elektromagnetyczna. Słuchajcie, to jest cały wywiad. Wiem, że te anteny, które ściągają pole elektromagnetyczne poprzez pole elektromagnetyczne, poprzez wiązki, wchodzą w sieć naszych telefonów komórkowych. My wszyscy jesteśmy w tym momencie słyszalni przez tamtą stronę. Nawet w promieniu... Brzeziński, ty... Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. My chcemy po prostu wyrazić swój protest, żądanie. Nawet nie prośbę, nie apel, tylko żądanie. Jesteście tu niemile widziani, bo jesteście okupantami. Wspieracie okupację Polski i jeszcze nas namawiacie na bratobójczą walkę z naszymi sąsiadami. Chodź, chodź, bo tu jest to. Nie dla wojny z Rosją. Ale... My się nie zgadzamy na to, żeby iść z Rosją, ponieważ Rosja wcale nam nie zagraża. Wprost przeciwnie. My z Rosją, jak żyliśmy w normalnych stosunkach, to zarabialiśmy. I dzięki handlowi z Rosją budowaliśmy nawet domy, swoją przyszłość, swoją gospodarczą jakąś pozycję. Dobra, ale smaku, jesteś gotów mówimy na rozmowę? Jak najbardziej, każdego dnia. On Polski rozumieć, on poza rozumieć. Tak. Bo smaku, to jest tak podstawowe, zasady higieny mówią, że jak się gdzieś idzie, to się puka. Pukałeś tam? To znaczy, zgłaszając tę pikietę, daję znać. Anonsuje się poprzez policję, poprzez te służby, które tutaj krążą. Moje wypowiedzi są tam słyszalne. Myślę, że czekają na jakieś moje potknięcie, że będę wyzywał, będę w jakiś sposób wulgarny. Nie, w sposób kulturalny, tak jak mi moja kultura natowska. Ja nie chcę zniżać się do tego ich poziomu. Mówię, że ingerowanie wewnętrzne sprawy Polski jest, krótko mówiąc, nadużyciem gościnności, delikatnie mówiąc. Proszę się nie wtrącać w nasze sprawy, Polacy sami chcą się rządzić u siebie i na żadną wojnę żydowską nie pójdziemy. Jasne, ale słuchaj, to, że im się twoja obecność nie podoba, to jest oczywiste. Mam codziennie tego dowody. Powiedz mi, ale czy masz jakieś dowody, że inaczej traktują to warszawiacy, którzy tu przechodzą? Mamy. Bo to drugi dzień jest, tak? Już czwarty. Trzecią noc tutaj śpimy. Natomiast na polskiej ulicy, oni tak nam mówili, polskie ulice, wasze ulice, a nasze kamienice. A ja chcę, żeby było i tak, bardzo przepraszam, jak komuś się nie podoba, ma tyle miejsca na świecie, bardzo proszę. Natomiast warszawiacy różnie reagują, tylko przypomnę skład ludnościowy Warszawy. Lekko licząc, bo niektórzy nie wiedzą, że mieliśmy powstanie warszawskie, antypolskie, w którym wymordowano naszą elitę. I warszawiacy to jest ginący gatunek. Nas, warszawiaków, do których się zaliczam, jest jakieś 10% obecnie. Takich z dziada, pradziada i przynajmniej o ciągłości przedwojennej, przed II wojną światową, kto tu mieszkał. Obecnie mamy około 350-400 tysięcy Żydów, którzy się niby asymilowali, ale oni to są i szczere katoliki, i protestanci, jak są. Oficjalnie jest w Polsce tylko 4 tysiące ich, bo tylu się zadeklarowało w gminach wyznaniowych. Ale już po odszkodowaniach ich jest 10 razy więcej. Ale to pomijam. Natomiast tu w samej Warszawie, obserwując ich, doszło jeszcze 300 tysięcy Chazarów z Ukrainy. To ci, którzy przyjechali najlepszej
w najlepszych klasach samochodów do Polski i z panienkami, które trudnią się najstarszym zawodem świata między innymi, bo Ukraińcy, których nie było stać na ucieczkę z Ukrainy, to tam zostali i oni niestety są zmuszani do wojny. Natomiast tutaj się panoszą. Wykupują nawet nasze przedsiębiorstwa i to widzimy na co dzień i w pewnym sensie chcą nadawać nam ton tutaj. Ukraina jest rozkradziona, Polska jest rozkradziona, ale jednocześnie istnieje jakaś kasta, która nad tym czuwa. Rozdaje karty i tutaj to, co nas wiąże, te dyrektywy, że to z jednego źródła płyną. Warszawiacy, którzy tu przychodzą, po cichu popierają, ale po cichu. Nie każdy się odważy i to wieczorem albo wcześnie rano. Wiedzą, że tu są kamery. Kiedy nie nagrywają. Kiedy, nie wiem, tego nie powiem, natomiast mam wyrazy wdzięczności nawet za to, że jesteśmy. Niektórzy nie mogą uwierzyć i pytają mnie, jaka mnie partia wystawia, kto za mną stoi, czy może Putin mnie tu przysłał, a to ulubiony jest tekst naszych wrogów, że oczywiście jak wyrażasz się za pokojem z Rosją, za rozwojem, to jesteś oczywiście ruskim agentem. My mamy kontakty wszechstronne, także z krajami arabskimi, z Palestyńczykami, z którymi się solidaryzujemy. Przychodzą do nas. Wczoraj był Nabi al-Malazi, Syryjczyk. Stąd między innymi ta flaga. Można powiedzieć, założył tutaj filię ambasady Syrii. Ambasador jest poinformowany, ambasador Palestyny, że tu jesteśmy. Oni osobiście nie mogą tu przyjść, bo byłby konflikt dyplomatyczny. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, tu jest przekrój etniczny, bardzo ciężki pod względem polskości i słowiańszczyzny. Słyszy się ukraińską mowę. Część Ukraińców nawet dziękuje mi za to i to mam satysfakcję, że chłopaki potwierdzają, ci, którzy uciekli, bo nie chcą brać udziału w zbrodniach wojennych i bratobójczych walkach. Dziękują mi za to, że tu jesteśmy. Inni krzyczą, niech żyje Bandera, bo i tacy też są tutaj, bo liczą, że dostaną więcej dzięków za to. Są tacy, którzy wahają, nie wiedzą w którą stronę, czy wiązać nadzieję z Polską, to jeszcze cicho siedzą, czy udaje im się jechać jeszcze na zachód. Tu obsługa na przykład tej restauracji jest właśnie ukraińska, chociaż restauracja jest gruzińska, nie? Nie, ale to widzimy, nie? Ale po cichu wspierają, ale na przykład po cichu wspierają, bo widzę po uśmiechach, po jakichś gestach serdeczności. Tutaj mam, ale na te hasła reagują nasi koszerni bardzo nerwowo. Nawet jeden profesor dzisiaj o małą mu fajka nie wypadła i od razu mówi, że jest profesorem. Mówię, to panie profesorze, bardzo chętnie porozmawiamy. A on mówi, spierdalaj. No taki poziom. Ja mówię, panie profesorze, ale chciałbym merytorycznie podejść do tematu. Czy mógłby mi pan powiedzieć, w czym się myje? Ty jesteś ruski agent! Krzyczy, ucieka, nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji merytorycznej. Pytamy się, jeśli ja się mylę, proszę mi wytłumaczyć. Dlaczego ja, z jakiego prawa, czy w ogóle w imię czego ja mam wspierać wojnę na Ukrainie, Ukraińców tutaj utrzymywać, z moich podatków i tak dalej. Dlaczego mam ginąć? Dlaczego mam umierać za Ukrainę? I dlaczego mam chwalić NATO, skoro to nie jest żaden pakt pokojowy, tylko jest właśnie pakt wojen. I to taki, gdzie nie widzę naszego interesu żadnego. Słuchaj, mam taką techniczną uwagę, bo tu tak. Przecież jesteś w miejscu, gdzie obok jest zaraz Sejm. No tak. I tam takich miasteczek, takich namiotów, to zawsze sporo stoi. Pierwsze... Ale poczekaj, bo moje pytanie jest takie, że zazwyczaj jak się przychodzi pod jakieś instytucje, pod jakieś, to składa się jakąś petycję. Chwileczkę. Czy ty zamierzasz coś napisać? W formie ulotek. Nie. Znaczy, to tak jakbym... Nie wiedział, że on to wszystko wie, ale oni to wszystko wiedzą, bo to nie jest nic nowego. Ale ja wiem, ale to dobrze, złożymy na zakończenie imprezy, bo mamy przygotowane materiały związane z uzasadnieniem tych haseł na temat Ukropolinu, że nie życzymy sobie tworzenia z Polski i Ukrainy jakiegoś sztucznego państwa żydowskiego typu niebiańska Jerozolima. Przecież tatę Marka Brzezińskiego mówił o tym z Henry Kissingerem 20 lat temu, że stworzą państwo właśnie tutaj w Europie Środkowej i wybrali sobie właśnie Ukrainę.
i realizują to na naszych oczach. Jakiś polski polityk się tu pojawił? Z Konfederacji był młody człowiek z żoną, ale to jeszcze nie chcę go... Nie z pierwszych stron, tak? Nie. Ale wiem, że wybierają się niektórzy, tylko muszą chłonąć jeszcze, jak do tematu podejść, bo to jest, nie wiadomo, w prawo, w lewo, co bardziej się będzie opłaciło, nie? Natomiast niżsi rangą działacze, powiedzmy, jacyś tacy społeczni, narodowi, mają przyjechać ode mnie. Między innymi działacze samoobrony dawnej. Przypominamy sobie te czasy, gdzie się broniło naprawdę polskiego chłopa. Wiesz, słuchaj, bo takie protesty mają to do siebie, że ja pamiętam Białe Miasteczko, to chyba najbliższy, tak, bo to było kilka miesięcy. Byłem. Te kobiety pod Urmem stały, ale mają to do siebie, że przychodzi takie znudzenie tym tematem. Tak. I ludzie przestają się interesować. Planujesz tu jakiś performance zrobić. Postawiłbyś jakiś ekran i wyświetlał na nim jakieś filmy z Iraku, z Afganistanu. Wystarczy worki foliowe na ciałka dzieci z Palestyny. Nie, to wiem, ale od show to jest Olszański między innymi. Wyciąga zwłoki, że tak powiem, na ulicę, żeby to przejmował. No, znaczy nie chciałbym show, bo to jest za poważny... Ja nie mam przygotowania aktorskiego. Show się przewija. Wiem, ale nie, dla nas to są ważne argumenty. Jak najbardziej jestem otwarty na rozmowę, ale co z tego? My, to od nas jest przekaz dla tego pana. Ja naprawdę nie oczekuję audiencji, nie będę mu się kłaniał. My żądamy, żeby zaprzestali antypolskiej polityki. Żądamy, nie tak, że ja go proszę łaskawie, bo on tutaj przyjechał w imieniu Sanhedrynu czy rządu światowego i rozdaje karty. Nie, wasz czas się już skończył, panowie. My się, że tak powiem, identyfikujemy z wolnym światem, który obecnie się zorganizował w formę BRICS-u. I tutaj kolega przyszedł w tej koszulce. Pokaż koszulkę. Bo to jest nasza przyszłość, że wolne państwa narodowe mają przyszłość i będą przyszłością i zmienią ten jednowektorowy podział świata. Nas już nie interesuje ta waluta, dlatego jest u nas przekreślona. To jest po prostu... To nie są pieniądze. Dawaj dengi. To nie są pieniądze. To jest przeważnie zapis obecnie komputerowy i wartość tego... Nie wiem, no tego znaku, to jest no, wartość papieru i druku, nie? I farby. Podtrzymuje tą wartość siła militarna. Ale to jest, tak. Bez wojny nie funkcjonuje ten kraj. Ten właściwie twór, nie mogę powiedzieć, że to jest do końca państwo suwerenne, skoro... Państwo zadłuża się w prywatnym banku, a właściwie konsorcjum kilku rodzin bankierskich i z Fedu bierze kredyty. No absurd. To co to za państwo? To my mówimy o Polsce państwo z kartonu, a to co to za państwo? Quasi państwo, jeśli najważniejszą funkcję w państwie pełnią bankierzy. Zauważyłeś tą grupkę tych dzieciaków? Przyglądają ci się. Bardzo dobrze. Ten jeden ma żółtą flagę ukraińską. Tak. To są dzieci ukraińskie. Tutaj mamy jeszcze jednego kosmitę, który z nami się wcześniej ścierał. Niby lewicowe poglądy, a ma no, biedne... Ale prowojenne. Tak, prowojenne, ale nie, bo on jest za Ukrainą, że trzeba wspierać. Natomiast... Militarnie. Też. Mamy przelewać krew dla naszych, nie wiem... Nawet nie można powiedzieć braci, bo etnicznie oni są z innego światu, z kręgu, z Kaukazu, gdzie plemię chazarskie zostało rozgonione przez Świętosława Księcia Kijowa w X wieku wraz z Persami, czyli Irańczykami, rozpędzone na cztery strony świata, ale niestety zostali na Kresach i na Ukrainie między innymi. Ci, którzy przyjęli judaizm. I niestety jest to bardzo wredne plemię, które ma... w sobie zawziętość, a właściwie satanizm, bo oni nie wystarczy zabić, oni muszą kogoś torturować jeszcze i to z tego się nie wyzwolili. I to widzimy, jak potrafią na froncie zachowywać się w stosunku do Rosjan. Jak postąpili choćby w Odessie, że żywcem spalili ludzi. Jak potrafią się pastwić nad rannymi, gwałcić, mordować, palić. Nic się nie zmieniło. My już poznaliśmy ponad 360 sposobów mordowania przez Ukraińców. I dopóki nie przeproszą, dopóki nie zmienią swojej mentalności, dopóki się z tym nie rozliczą, nie ma mowy w ogóle o jakimś porozumieniu. Nie ma. Bo z bandytami się nie rozmawia. Ich miejsce jest w więzieniu.
Natomiast naszą nadzieją jest wolna Rosja. Wolna Rosja w sensie takim, że nie są uzależnieni od bankierów, że prowadzimy symetryczną wymianę handlową. Symetryczną, nie taką, że ktoś wykorzystuje kogoś, tylko my po prostu współpracę prowadzimy symetrycznie, czyli wy nam dajecie to i to ma taką wartość. Żeby było śmiesznie, to jest tragiczne. Nam wprowadzono embargo na towary, zwłaszcza na ropę, gaz z Rosji, a my kupujemy skąd? Przez kogo? Przez jakiego pośrednika? Przez Niemcy. Jak to jest? Kupujemy rosyjską ropę, gaz od Niemców, tylko z narzutem. Absurd. To jest złodziejstwo, to jest niszczenie nas ekonomiczne i szczucie na Rosjan jako ludzi. Ta choroba na Moskala, która tutaj jest wpajana co najmniej od kilkuset lat. Wiemy, kto to robi. Wiemy, dlaczego Rosjan tak nienawidzą obecni panujący, bo się boją Rosjan. 53 miliony ofiar wśród narodowości rosyjskiej, jeśli chodzi po rewolucji bolszewickiej, czyli żydowskiej, to kiedy Lenin przyjechał ze swoimi bandytami rozwalać Imperium Carskie. Od tamtej pory, według szacunku, opiera się na tym, co Albin Siwak między innymi pisał i na podstawie tego napisu na kamieniu, który powstał z inicjatywy pana prezydenta Władimira Putina, znajduje się na Kremlu, napisu, że ku czci 53 milionów ofiar NKWD, żydowskiego NKWD i napisał bodajże 10 czy 12% rodzimej, innej narodowości przestępców. Ktoś wychodzi. Co chwila. Mam nadzieję, że do ciebie. Nie. Oni będą się jeszcze czaić. Liczyli, że nas to dzisiaj burza rozwali. Nie, on jest... Nie dostał dyrektywy. Odpowiedział się na to. Chodź pan, zapraszamy. Chodź pan. No, chciałbyś. Nie ma dostępu. Dobra, chciałem cię takie bytowe rzeczy zapytać, bo dla nich w tym budynku to taki widok takiego namiotu, to taka norma amerykańska, ludzie w pudłach w centralnym parku mieszkają. Dziękuję ci. Kochany, to jest bardzo porządny namiot, pawilon produkcji chińskiej, dobra, który zdał egzamin dzisiaj, burza go nie rozwaliła. Ale nie masz tu energii. Nie, mam agregat. Mam agregat, mogę włączyć zaraz głośnik. Tylko był szabat, nie miałem do kogo przemawiać. Powiedz, czego potrzebujesz? Potrzebuję ciepłe gacie na kawę. Nie, jestem zaopatrzony, mam dwa plecaki, namiot, śpiwory, namiot jeszcze wewnętrzny. Natomiast potrzebuję... Gaz do kuchenki. Ale uważam, bo jaki? Będą cię przekupować tym łupkowym. Nie wiesz. Mnie tylko interesuje ten z Rosji. Dobra. Natomiast co potrzebuję? Potrzebuję kamery. Uważajcie, koledzy. Potrzebuję kamery do monitoringu własnego, bo ja tutaj jestem pod kamerami, ale tylko oni mają do niego dostęp. Natomiast potrzebuję takie kamery, które będą w razie czego wykorzystane, w razie czego w sądzie czy gdziekolwiek. Codziennie mam ataki tutaj, zrywane transparenty. Między innymi jeden koczownik, bo tak wyglądało, zerwał mi ten transparent pod tytułem Koczownicy do szczucia nas na Rosjan. Kurde, mam dogoniłem, taką kamerę. Dogoniłem go, tak, ale dogoniłem chłopa. Ale boję się, że jak są zrywane, to moja kamera może zostać zerwana. Wyobraź sobie, bo mnie ludzie się niektórzy pytają i którzy wiedzą, o co chodzi, bo łapię faceta, a on mówi, pan mnie obraża tym transparentem. Ja mówię, pan koczownik? Nareszcie się pan przyznał. No i uciekł. No. Także jako są... koczownik. Jak to... Tak, słusznie. O, widzisz, znasz tę tradycję azjatycką. Słusznie. Nie mylić tych, którzy z wielbłądami wędrowali, bo obecnie koczownicy jeżdżą, najnowszymi markami typu Tesla, chociaż zaczęły się palić, to teraz przeszli znów na BMW i Mercedesy. Także koczownicy teraz jeżdżą takim sprzętem, nie wielbłądami. My natomiast rozpoznajemy ich po nienawiści do Rosji. Oni wręcz się gotują. Jak tylko zobaczą, że coś jest związane z Rosją, dostają, pienią się jak szampon. Ale mi tu brakuje rosyjskiej flagi. Wiesz co, palestyńska, syryjska, przyjdzie, Polska. Znaczy będzie rosyjska, jak będzie jakiś Rosjanin, który będzie chciał stanąć z nami. Nikomu nie bronimy, żeby się wypowiedział na temat wojny, że my razem współpracujemy. Zresztą uważam, że wszystkie kraje BRICS-u jednoznacznie się wypowiedziały po stronie pokoju, bo to nie są kraje napastnicze. Największym zagrożeniem dla nas jest polityka tych, którzy stoją za rządem Stanów Zjednoczonych ze względu na ich tradycje bandyckie i Izrael, który
odwraca uwagę od swoich zbrodni na dzieciach palestyńskich i kobietach, pokazując, co tam Putin robi. Przepraszam bardzo. Władimir Putin był przez 8 lat proszony przez ludność Ługańska, Doniecka, czyli Noworosji, o to, żeby interweniował, bo ginęły kobiety, dzieci, nie mogły dzieci chodzić ani do szkoły, wszyscy siedzieli w piwnicach, bo były naloty, ostrzeliwania, gwałty, prowokacje, nie można było po rosyjsku mówić w tamtych stronach. I prosili Putin, przyjdź nam z pomocą. 8 lat to trwało. W końcu wszedł, został sprowokowany, zmuszony, ponieważ, jak wiecie, ilość baz amerykańskich, baz CIA, Mossadu na terenie Ukrainy już była tak duża, łącznie z laboratoriami tymi, w których nam szykowali na całą Europę różne niespodzianki typu wirus, taki czy inny. Obecnie uważajcie na małpy, żeby was jakaś małpa na ulicy nie ugryzła. Wiecie o czym mówię, bo ospy dostaniesz, tak? Także jak zobaczycie małpę na ulicy, spieprzajcie. Przepraszam, używam takiego słowa, ale nam szykują już, oni wiedzą, że małpy nam przyniosą do Europy z Konga, tak? Z Konga ostatnio, tak? Dlaczego akurat z Konga, nie? Można się zastanowić. Tam to jest dopiero poligon doświadczalny i jakich krajów. Nic się nie zmieniło. To jest jedna wojna. Na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie to jest jedna wojna, bo łączy ich ta idea, którą pan Kissinger i Brzeziński kiedyś, o której powiedzieli, że projekt państwa Izrael się wyczerpał i trzeba znaleźć zastępczą ojczyznę i przenosimy się tutaj. Ukropol jest wspólny. Właściwie to, co Duda mówi, to, co mówił wcześniej Michnik, co mówił Kuroń, co mówili i teraz mówią choćby Radek Sikorski i inni, świadczy o tym, że oni ten projekt wdrażają każdego dnia. A narzędziem do pilnowania Polaków, tak jak zawsze, Ukraińcy byli bardzo dobrym narzędziem, dobrymi strażnikami w obozach koncentracyjnych, najlepsi. I też się sprawdzili tutaj w Powstaniu Warszawskim. Oni są jako narzędzia użyci, żeby nas trzymać za pewną część ciała, za twarz, no. Powiedzmy, i mają ku temu środki i dostają najlepsze warunki, lepsze niż sami Polacy. Dobra, Sławku, ja zachęcam moich widzów, żeby tu wpadli do Sławka, bo Sławek jest w ogóle bardzo ciekawym człowiekiem. Można nim porozmawiać. Wiem, że nie masz cierpliwości, bo byśmy tu mogli do rana. Ja wiem. A jak będzie miał akurat kawę, to i poczęstuję kawę. Pokażę wam coś jeszcze. Słuchaj, chciałem cię zapytać, jeszcze coś wam jak ty się tu radzisz? Gdzie ty chodzisz do toalety? Mam tutaj, bo widzę, że ci tu to ja postawię. Nie prowokuj, bo bym obraził władzę. Minister spraw wewnętrznych by mnie ścigał, bo bym mu obraził funkcjonariusza na służbie. To jest tylko proforma, bo oni mają taką obstawę tutaj, że w każdej chwili mają radiowozy, ale no muszą proforma pokazać, że chronią. Słuchajcie, miałem tutaj taką fajną historię z takim Żydem, który w końcu przyznał mi się, że tak jest. Przechodzień jakiś, tak? Oni sami przechodnie. Jeden z koczowników mówi, tamto resztę zgadzam się, niech będzie wojna, że w Palestynie giną dzieci. A z tym się nie zgadzam. Ale z tym się nie zgadzam, że to powinniście zdjąć. Jak myślicie, dlaczego? No, dla wszystkich moich rodaków pytanie. Przestańcie dostarczać broń Ukrainie. Jak myślicie? Wszystko może mu się podobać. I nawet ta Palestyna, że tam mordują, to słusznie protestujecie, ale to? No nie. Dlaczego to wisi? No, jak no, słuchajcie, to a to tak jakby kroplówkę wyciągnąć komuś, kto dzięki niej żyje. Po prostu z krwioobiegu. No, tracisz dopływ krwi, krótko mówiąc. Dopływ energii, sił. Bez biznesu wojennego. Na przykładzie wielkiego koncernu Lockheed Martin. No to ten biznes na Izraelu też się wojenny toczy. Tak, ale że to musi być. To znaczy, to, ten plakat trzeba zdjąć, ale biznes musi być. Słuchajcie, nieważne są sprawy religijne, natury moralnej, jakiejś kulturowej. Ważne, żeby był biznes, żeby się kręcił interes. I trzeba jakąś wojnę rozkręcić. No, musi to trwać. No, teraz jeszcze znaleźli pomysł właśnie biologiczny, żeby broń biologiczną wprowadzić. Na dwa sposoby przynajmniej. Bo nas jest goi za dużo, prawda? Trzeba jakoś tą depopulację tworzyć. Mówię to prześmiewczo, ale to na naszych oczach się dzieje. I taki ostatni akcent, naprawdę, Jarku, ostatni, że masz cierpliwość, dziękuję ci. Nie wiem, czy wy się tak czujecie, ale ja tutaj w tym upale dosyć dużo czasu spędzam. Widzę spacerujących warszawiaków i nie tylko, bo obcokrajowców i koczowników.
Słuchajcie, mniej więcej tak, taka aura, taka pogoda i taka mniej więcej mentalność była latem 1939 roku. Mam takie wrażenie... Bo lato tego roku było gorące. I mam takie wrażenie, niektórzy do Copot jeździli, tak? Copot. A inni tutaj, inni do Wód i tak dalej, ale mniej więcej tak się snują, ale czuje się to napięcie przedwojenne. Takie, że grozi nam olbrzymia tragedia, jeśli w porę tacy ludzie się nie opamiętają. I oni znowu rozpętują wojnę, trzecią wojnę światową. Wmawiają nam, że ona trwa. Owszem, to jest wojna podjazdowa, ale pełnoskalowej jeszcze nie ma. I to jest ostatni czas, żeby rozpocząć rozmowy pokojowe, zanim jakiś idiota nie naciśnie przycisku z bronią nuklearną. Bo niech tylko ktoś zacznie, a jeszcze jak zrobią prowokację, że to niby Rosjanie zaczęli, no to głupota nasza Polska się da nabrać na to i pójdą, tak jak Ukraińcy się dali nabrać i wiele innych narodów się dawało nabrać. Ale ten 39 rok, żeby nam się przypomniał, żeby się popytać rodziców, jak wyglądała świat. I też mieliśmy gwarancje sojusznicze, pamiętacie? Też, że nic nam nie grozi. I armię jakąś silną mamy. Po tej paradzie ostatniej na Wisłostradzie, no to jesteśmy silni, zwarci, gotowi, bo prowadzi nas wódz Duda. Po prostu Kornhauser, czy jak tam. Dobra, Sławku, ja ci tu życzę wytrwałości. Ja obiecuję, że jeszcze tu wpadniemy, nie? Wpadniemy jeszcze, dzisiaj porozmawiamy. Jest pewnie będziesz miał nowe, ciekawe opowieści, bo właśnie z ludźmi. Zobaczysz, jak to jest, jak ja robię sądy, kiedy rozmawiasz z przypadkowymi ludźmi na przykład, i ostrzegam, że nie będzie lepiej. Jarku, ja cię prosiłem, żebyś ty poszedł pod Uniwersytet Warszawski chociaż, bo ten poziom tych ludzi, nie wiem, ty skąd ich spod jakiegoś... No, po ulicy. Skąd ty bierzesz tych swoich... Takich masz rodaków, no to ci uświadamiam po prostu. Moje materiały to robią, uświadamiają, że... Jest kiepsko, no. No kiepsko, ale... Możesz powiedzieć różne ważne, bo miałem wrażenie, rzeczy, że według... Ale nie ma kto tego słuchać. Miałem wrażenie, że szukasz według jakiegoś klucza upośledzeń. Obiecujesz chyba. Obiecujesz, że nie szukam. Umysłowych. Po prostu większość ludzi sami się znajdują. Upośledzona, no. Pod różnym względem. Ja się nie śmieję z czyjegoś nieszczęścia i czasami się gryzę w język, że mówię ty debilu. Debil to jest choroba, powiedzmy umysłowa, natomiast tu to jest świadomy debilizm. W takim sensie, że ktoś wybrał ten styl życia, który prowadzi go do debilizmu. On wybrał chorobę, ucieczkę w chorobę, bo człowiek zdrowy musi walczyć, musi szukać prawdy, zadawać pytania. Sprawdza się, nadstawiać głowę, tak jak Jarek nadstawia głowę. Jeden kanał mu zamknęli, otworzył drugi i nadal jest na ulicy, ale ciebie nie zapraszają na salony polityczne, jak widzę. No patrz, brzydki jesteś. Ale miałem okazję porozmawiać raz z Maciarewiczem, który nie wiedział, Antosiu? Nie wiedział z kim rozmawiał, z panią Beatą Szydło, jak najbardziej. O, jak pięknie. Panie... Albo nie wiedzieli. Albo nie wiedzieli. No tak, do czasu. Mamy niestety no, taki poziom polityków, ale to nie są politycy, to są aktorzy. Tak. Bo polityk to jest ktoś, kto bierze odpowiedzialność za to, co mówi i co robi. Ja wrócę do tych bytowych spraw. Czy coś widzą, by chciałbyś powiedzieć? Potrzebuję kamery, która by monitorowała i żebyśmy mogli się łączyć. To znaczy zawsze kawa jest potrzebna, kawałek chleba też się przyda. No. Mam tutaj rodaków, którzy mnie dokarmiają tutaj, to nie jest dobre problem. Słowo, tak? Bardzo dobre słowo i odwagi trochę na te spotkania Polaków. Słuchajcie, mamy nocne Polaków rozmowy tutaj, niekończące się. O pierwszej, drugiej idziemy spać. No, idziemy, no to całodniowe, ale jak już ten upał, że znaczy już jego nie ma, wtedy zaczynają się rozmowy. Ludzie oddychają, mówią od siebie to, co ich boli. Bo tak to jest szpan, tutaj młodzi ludzie się snują z panienkami, fajnie jest zabawa, uśmiechają się, a tak naprawdę zastanawiają się, za co przeżyją i jak od 1 września zacznie się rok szkolny i tym podobne rzeczy, że za co dzieciom kupią wyprawki, czy w ogóle jak będą egzystować z rachunkami za prąd. Słuchaj, jeszcze ostatnie takie pytanie mi przyszło do głowy, bo mówiłeś, że on tu daje te dyrektywy, aż ty siedzisz tu, obserwujesz przez te 4 dni. Zaobserwowałeś jakiegoś z tamtych z cyrku, który by potem dyrektywy tu przychodzi. To jest mailem. Tak, ale to jest oficjalny budynek rządu, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych. Natomiast trzeba się bardziej skierować na ulicę Idzikowskiego, na Górnym Mokotowie, mówię, naprzeciwko Jaruzelskiego domu. To tam się spotykają przy drinku, w lepszych warunkach. Tam dostają polecenia.
Przeważnie. Ale tutaj stąd dostają na pewno maile, jest tak zwany czerwony telefon, bo w jednym momencie obowiązuje to, a nie nic innego. Krótko mówiąc, niektórzy politycy, zwróćcie uwagę, że niektórzy się wahają z podjęciem decyzji, bo czekają na tą właściwą decyzję. On nie może, on jest niewładny, on musi mieć czas, no to musi skonsultować, a to trwa, no trzeba przyjść albo tutaj zadzwonić, dopchać się do dywanika, znaczy do salonu pana Marka Brzezińskiego, który kontynuuje plany masońskie swojego tatusia. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to kiedyś nawet nieodżałowany i uznany za świętego nasz Wojtyła powiedział do Brzezińskiego: to ty mnie wybrałeś. Wtedy Brzeziński się z nim w Castel Gandolfo spotykał i dziękowali sobie za wybory. Także tej klasy mamy ludzi i takich wpływów, że nawet w Watykanie mogli posady załatwiać. Dobra, tak może, moglibyśmy tak gadać, a to by się buzia nie zamyka. Życzę ci, żeby ta twoja buda przetrwała dłużej niż kochany, tamta. To jest... też zobacz, jaka to jest Jareczku, jak kochany, czasów Gierka. Jareczku, to jest najlepsza rezydencja i najdroższa w Warszawie, w rządowej dzielnicy. Kochany, wśród ambasad. To jest moja ambasada prywatna. Mój apartament. Chłopie, zapraszam. Wszystko mam. Co sobie życzysz? Dobra.